A w dzisiejszym magazynie sportowym powiemy o kolejnych meczach sparingowych piłkarzy ręcznych Piotrkowianina. Formę Piotrkowianina sprawdziła Olimpia Piekary Śląskie. Powrócimy do pierwszego spotkania w piotrkowskiej klasie okręgowej Concordii Piotrków. Spadkowicz z czwartej Ligi Łódzkiej przegrał w Kleszczowie z rezerwami Omegi 1-4. Powiemy o zakończonych rozgrywkach Pucharu Lata organizowanym przez Piotrkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W meczu finałowym Pełk Roka pokonał Starówkę 4-2. Pierwsze sparingowe mecze przed własną publicznością rozegrali szczypiorniści Spadkowicza z PGNiG Superligi. Formę Piotrkowianina sprawdziła Olimpia Piekary Śląskie. W pierwszym meczu zespół Janusza Szymczyka od początku narzucił rywalom swoje warunki. Nasi zawodnicy z minuty na minutę powiększali przewagę, która już do przerwy była sześciobramkowa. W całym meczu Piotrkowianin wygrał 40-27. Drugi mecz był diametralnie inny niż pierwsze spotkanie. To Olimpia od początku zyskała sobie przewagę, która w pewnym momencie wynosiła nawet 5 bramek. W grze Piotrkowianina raziła masa błędów zarówno w obronie, jak i w ataku. Do przerwy goście prowadzili różnicą 6 trafień, 20-14. W drugiej połowie trener Janusz Szymczyk dokonał kilku zmian w składzie, a Olimpii zaczęło brakować sił. Na kwadrans przed końcem było już tylko 22-23 i wydawało się, że nasi zawodnicy odniosą drugie zwycięstwo. Popełnili jednak w końcówce kolejne błędy, a Olimpia skrzętnie to wykorzystała, wygrywając zasłużenie 32-28. W pierwszej lidze są drużyny, które naprawdę potrafią walczyć, tak jak te Piekary pokazały to i nie można sobie zlekceważyć, bo potem no, w drugiej połowie już my tam dochodzili, ale no, też trochę niewykorzystanej sytuacji, gdzieś trochę jakieś takie cyrkowe zagrywki na podpubliczkę, no to niestety nie dawało rezultatu, przynosiło kontę. Zamiast podać normalnie, to my tam jakieś między nogami, gdzieś tam za plecami, a przeciwnik łapał i na kontę. No, nie ma się co bawić, tylko trzeba po prostu wykorzystać to, co się ma. Ale no mówię, no, to jest sparing. No, dobrze, że dostaliśmy nauczkę tutaj, prawda? Co pokazuje, że nie można nikogo lekceważyć. No my jesteśmy na etapie dopiero pierwszych gier kontrolnych. Jesteśmy po treningach, jesteśmy na etapie zgrywania. No, parę chłopaków odeszło, paru nowych przyszło i tak naprawdę jeszcze dużo pracy nam potrzeba, by grać na jakimś tam swoim poziomie. No, jakiego oczekują kibice, tak, i to wszyscy zgromadzeni. Także myślę, że jeszcze 2-3 tygodnie i to wszystko wróci na takie odpowiednie tory i będziemy punktować. Kolejny mecz sparingowy. Nasi szczypiorniści przed własną publicznością rozegrają 21 sierpnia z MKS-em Kalisz. Teraz piłka nożna. Od porażki rozpoczęła rozgrywki piotrkowskiej klasy okręgowej Concordia Piotrków. Spadkowicz z czwartej Ligi Łódzkiej uległ w Kleszczowie miejscowym rezerwom trzecioligowej Omegi aż 1-4. Już pierwsze spięcie w polu karnym Concordii przyniosło bramkę. W zamieszaniu podbramkowym najwięcej sprytu wykazał doświadczony Krzysztof Kowalski i gospodarze objęli prowadzenie. W 16 minucie kleszczowska drużyna wykonywała rzut wolny z odległości około 25 metrów. Do piłki podszedł Kowalski i bramkarz Concordii Mateusz Tworkowski musiał po raz drugi wyjmować piłkę z bramki. Na kilka minut przed końcem pierwszej odsłony szybką akcję Concordii wykończył celnym strzałem Anikson. Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka, a Michał Ziętarski, bramkarz Omegi, był bez szans. Druga połowa momentami była wyrównana. Concordia stworzyła sobie kilka groźnych sytuacji pod bramką Omegi, ale naszym zawodnikom brakowało skuteczności. Zemściło to się w ostatnich 20 minutach meczu. Na 3-1 podwyższył strzałem głową były zawodnik Concordii Piotrków Hubert Górski, a wynik meczu ustalił na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry po wyraźnym błędzie defensywy Paweł Kowalski. Pierwszy mecz Concordia, Spadkowicz, czwartej ligi. My tutaj praktycznie gramy samą młodzieżą. Schodzimy kilku tam z pierwszego zespołu, żeby pomóc. No i tak jak mówię, wszystko było to na początku niepewność, ale na początku szybko strzelałem bramki i już wszystko dobrze potem poszło. Dwie, trzy sytuacje, jedna bramka. To jest mało jak na całe spotkanie, czyli na 90 minut. No nie oszukujmy się, ja mówiłem zawodnikom, takie sytuacje jak mieli, nie wykorzystali, mogą mieć jedne, tak, to nie jest sparing, niewykorzystane, inaczej może by się potoczyło, gdyby było 3-2, ale mówię, no Omega zasłużenie wygrała i nie mieliśmy w tym spotkaniu nic do powiedzenia. W meczu drugiej kolejki Concordia zmierzy się przed własną publicznością z Guksem Gorzkowice. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie miejskim przy ulicy Żwirki
w sobotę o godzinie 17. Zakończyły się rozgrywki Pucharu Lata organizowane przez Piotrkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W niezwykle emocjonującym meczu finałowym zespół Pełk Roka pokonał Starówkę 4-2. W odróżnieniu od amatorskiej ligi piłki nożnej w Pucharze Lata mogli występować piłkarze, którzy na co dzień grają w rozgrywkach ligowych. Faworytem finału była Starówka. W jej barwach zobaczyć można było króla strzelców poprzedniego sezonu w piotrkowskiej klasie okręgowej Mariusza Zaora oraz Jakuba Paprockiego. Obaj to piłkarze czwartoligowej Polonii Piotrków. Okazało się jednak, że nie wystarczyło to do zwycięstwa. Prowadzenie dał Pełk Roce Paweł Nowak i była to jedyna bramka strzelona w pierwszej połowie. Na 2-0 podwyższył kilka minut po przerwie Jakub Świtalski. Kontaktowego gola zdobył Jarosław Szwedowski i zapachniało dogrywką. Minutę później było już jednak 3-1. Świetną asystą popisał się Świtalski, a piłkę do bramki dobił Marcin Cecotka. Starówka odpowiedziała golem Jarosława Fiali, ale tego dnia rywal był po prostu lepszy. Wynik spotkania na 4-2 ustalił Świtalski i przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny. Miało mi dzisiaj nie być, bo miałem wyjechać. Jadę dopiero w nocy. Szczęśliwie udało się być. No i widać, że się opłacało. Liczyliście na wygraną, znając skład Starówki, gdzie przecież Mariusz Zaor, Kuba Paprocki to zawodnicy czwartoligowej Polonii. Tak jest, ale znamy się, wiemy jak grają, ale nie baliśmy się ich, po prostu znamy siebie też, widzieliśmy na co nas stać i dlatego zagraliśmy jak zagraliśmy. Dużo się dzieje i to są bardzo fajne rzeczy, bo akurat w Pucharze Lata i chyba w nocnym turnieju też do amatorów podłączają się zawodowcy. Nie wiem, czy kluby na to pozwalają? Być może pozwalają, ja o tym nie wiem, ale to dodatkowo dodaje smaku tej rywalizacji amatorów, którzy do tej pory występowali. Jest to taka mała niespodzianka, prawda? Zespół, który nie posiadał zawodników w składzie czynnie uprawiających piłkę nożną i grających w ligach, pokonał drużynę, która była bardzo wzmocniona, nie oszukujmy się, ale no, posiadać 3-4 niekiedy zawodników czynnie grających w czwartej lidze, niekiedy w trzeciej lidze, no to jest duży sukces dla drużyny Pełku. Piłkarze amatorzy mają mało czasu na odpoczynek. Już we wrześniu rusza bowiem kolejna edycja amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, której organizatorem jest Piotrkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.